To jest pierwszy vlogmas. Ekscytacja zawsze jest u mnie po prostu na 1000%, na 1000000%. Dla mnie, to co mówiłam wam w poprzednim filmie, vlogmas to jest najpiękniejszy czas w roku. Kocham vlogmas, kocham święta i kocham was! Bo gdyby nie wy, to oczywiście tych vlogmasów by nie było, bo to wy je oglądacie, to wam się te filmy podobają. Także kochani, oficjalnie rozpoczynam vlogmas 2023. Zaczynamy vlogmas od kalendarza adwentowego, mojego pięknego, cudownego Christmas by Twinkle. Jedyneczka. Boże, jakie to jest cudo. I w jedyneczce mamy kominek do wosków Twinkle Candle. Na górę wrzucamy sobie wosk. Tutaj tea light, świeczkę. I delektujemy się zapachem. Ale czad! Odkładam jedyneczkę na miejsce. I stawiam sobie już dzisiaj na stole. Ale to jest ekscytacja otwierać swój własny kalendarz. Nie wiem, czy będę na vlogmasie otwierać dwa kalendarze, ale mam dwa kalendarze, bo wypuściłam jeden premium, drugi właśnie z kominkiem i z samymi woskami. Więc otwieram. Tum, 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 tum. I tutaj również mamy kominek, tylko ten już jest większy w porównaniu do tamtego. Zamysł był taki, żeby były dwa różne produkty, plus my mamy węższe pudełko w premium kalendarzu, więc też jest mniejszy. No i w tym tańszym kalendarzu po prostu miał być taki prezent dopasiony właśnie w postaci kominka. Także jeżeli ktoś zamówił dwa kalendarze, to nie macie takich samych kominków, tylko dwa różne. Ten kalendarz jest zrobiony tak samo jak kalendarz z czekoladkami. I w środku... Ciastek! Świąteczny ciastek! Pamiętajcie, absolutnie tego nie jemy, bo ja wiem, że to może zachęcać swoim wyglądem i zapachem, ale absolutnie tego nie robimy. Wrzucamy sobie oczywiście bez folii, wyjmujemy tego ciastka, wrzucamy do kominka, podpalamy i on się nam pięknie roztopi i wypuści zapach. W jedyneczce był zapach Christmas Mint Candy Cane. Z tyłu na opakowaniu te ciastka są podpisane. Ale mega, zaczyna się rozpuszczać. Przebrałam się właśnie, żeby nagrać TikToka. Z moją piosenką! Już oficjalnie widzieliście na pewno piosenkę moją. Jeżeli jeszcze nie, to koniecznie cofnijcie się w film wstecz. Opublikowałam przed chwileczką piosenkę i powiem wam, że ja się po prostu cała trzęsę. Są we mnie takie emocje. Ja cały czas do Luki mówię, ja nawet nie wiedziałam, jak mam włączyć film, opublikować. Jest to niesamowite. Dużo walki było, prawda? Wszystko to mój mąż wywalczył, słuchajcie. Tyle lat mnie prosił, żebym zaczęła śpiewać, żebym odważyła się na to i ja totalnie nie chciałam, byłam oporna na to. Kiedyś po prostu się bardzo zraziłam, ale to może też kiedy indziej wam opowiem. No i tak mój mąż prosił mnie zawsze, żebym coś zaśpiewała. Bardzo ci się zawsze podobało, no bardzo, prawda? Jak pamiętam raz, jak podsłuchałem cię pod prysznicem i chyba sobie włączyłem nagrywanie tylko po to, żeby sam sobie później to puścić. To była zadyma, był płacz i taka, nie że jakieś pretensje, tylko tak, tak smutek wręcz, jak dziwne uczucie bardzo. Tak, tak. Bardzo się wstydziłam, no ale jakoś z biegiem czasu tak Luka prosił mnie i prosił i ja nagle któregoś razu powiedziałam, chcę zrobić piosenkę pod swoje intro. I Luka to usłyszał i za chwilę do mnie już przyszedł i powiedział, dobra, ogarnąłem to. Ogarnąłem, zrobisz swoją piosenkę. I ja byłam w takim szoku, myślałam, że on tego nie ogarnie. To powiedziałaś, nie? Ja mówię, to czemu, dzień przed nagraniami, jak już wszystko ustalone, to czemu ty mówiłaś o tej piosence? Bo myślałam, że nie ogarniesz. Piosenka już jest, postanowiłam, że nie będzie to piosenka do mojego intra, z tego względu, że często te piosenki z intra są już zajechane i wy sami macie już w połowie vlogmasu dość tej piosenki, więc żebyście sobie wchodzili na świeżo i słuchali z przyjemnością i nie byli zamęczani tą samą melodią i tymi samymi słowami codziennie, to jednak się to rozłączyło i w ogóle powstała nie piosenka pod intro, ale moja piosenka chyba to super decyzja, prawda? Super, natomiast no to wszystko dzięki Luce, naprawdę. Gdyby nie ty, no to by nic by nie było.
dobra, nic. Ani moje piosenki, nie, no, ani na pewno jeśli chodzi, chęci. Psychologicznie pomogłem, no ale samo to, że w końcu to zrobiłaś, że się odważyłaś, że ja już widzę, piosenkę jest od, nie wiem, pół godziny, ja widzę, jaka jest reakcja. Ludzie jakie mi pół godziny? 15 minut. 15 minut, jaka jest reakcja. Ludzie mi wysyłają, że płaczą, wysyłają wiadomości, DM, nie jestem w stanie tego ogarnąć, więc co ja, to ja, ale przede wszystkim jak ty byłaś wyczekiwana, żeby to zrobić. Niesamowite. Przysłowiowi detektywi z TikToka, jak cię wywoływali do tablicy, żebyś musiała nagrać piosenkę, żebyś musiała, chociaż nikt w to chyba nie wierzył tak do końca. No ale... Ale jest. Magiczny czas. Przed nami. Dziękuję ci. Bardzo. Ja dziękuję. Bo nie mogę. Zruszę. Pokaż emocje prawdziwe. To jest właśnie to jest prawdziwa Angelika. Znaczy zawsze jest prawdziwa, ale to są prawdziwe emocje. Jakby ktoś myślał, że udaje przed kamerą, to właśnie włączyłem na siłę aparat. Tak jest po wyłączeniu. Wszystko co robię, robię zawsze prosto z serca i naprawdę całe serce wkładam w każdą rzecz, czy to w kalendarze, czy we vlogmas, czy w moją piosenkę, dlatego tak się rozklejam i jest to takie emocjonalne dla mnie. Hello! Mam nadzieję, że piosenka wam się spodobała, że będziecie chętnie ją słuchać w grudniu. Wrzucam wam teraz dzień, w którym nagrywałam piosenkę i cały klip. Nadeszły te święta, ten wymarzony czas, tylko spójrz, ile miłości jest w nas. Ta 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 ta. Zaraz zemdleję chyba. Ja nie wiem, czy mam brać więcej, tylko te rzeczy. Starczy. Mamy tak, lampki, te małe choinki, wiesz, pokusiłam się nawet o te duże laski świąteczne, ale czy to jest sens? Nie, na pewno nie. Nawet nie mamy do czego tego spakować. I tak będzie gdzie indziej, wiesz, przesyt świąteczności, więc to ma być tylko takie akcenty. No, ale takie laski świąteczne, może te białe, wiesz? Nadeszły te święta. Fajnie to wygląda. Mamy 8 minut do studia, więc jeszcze, żeby wykorzystać ten czas, przećwiczę sobie tę piosenkę. Już ją... Tak w kółko zajeżdżam, że już mi się wydaje, że nie potrafię jej śpiewać nawet. Jesteś gotowa? Nie. 3, 2, 1. Ale jak cudownie, że jest śnieg, to jeszcze w ogóle tak bardziej klimatycznie jest. Świątecznie. Dobra, gotowa? Gotowa. 3, 4. Jak to jest możliwe, że tyle lat przy tobie nie śpiewałam i się wstydziłam, a nagle musiałam się przełamać i już teraz codziennie ćwiczę tą piosenkę, co? Nie wiem, ale nie lecą te piosenki, co? Tyle lat Luka mnie prosił, żebym przy nim coś zaśpiewała i zawsze nie wstydzę się, chyba że tam, nie wiem, napiłam się albo miałam jakiś polot fantazji i zaśpiewałam, a tak to nigdy, nigdy. Musiałeś mi tak zaparkować? Bo pamiętaj, w karierze piosenkarki na początku droga jest wyboista, jest cała w błocie, a później czerwony dywan. Zaczynamy! Mogę uciec? Nie, absolutnie. Pierwsza twoja piosenka. Co chcesz powiedzieć do swojej, do Angeliki z przeszłości? Powodzenia. Na nowej drodze życia. Słabo mi na maksa, ale wiem, że gdzieś to jest takie moje marzenie z dziecięcych lat i chcę to zrobić. Bardzo chcę to zrobić, więc jestem tutaj. No ale ten stres mi towarzyszy. Wczoraj siedzę sobie na TikToku i przeglądam. Ja ogólnie zawsze robię tak, że na przykład albo na Twitterze, albo na TikToku wpisuję Andziaks. Tak. Sprawdzam, czy ktoś coś pisze. I TikTok pojawił się. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Jest tutaj chłopak Jedrwala. Nie wiem czemu, ale czuję, że Andziaks w tym roku jeszcze wyda piosenkę świąteczną. Dobrze czujesz. Nie wiem, jak to jest możliwe, że ktoś się w ogóle pomyślał o tym. Alan, masz dobry feeling. Ja czuję, że naprawdę tyle trenowałam tą piosenkę, że już mam tak gardło zajechane. La 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 la. Założyłam sobie moje magiczne buty. Świąteczne, żeby mi było milej. Świąteczne ciasteczka wjechały. Jeden. Mogę jeden przed nagraniami? Kocham te nagrywki. Naprawdę. To już świąteczny piernik. A można jeść przed? Nie wiem. A to dla siebie? No nie, no. Ogólnie pytam. No chyba można. Jeszcze gardło poparzę przed. Żebym ci nie opluła.
zajebiście jest. Cicho miasta czeka nakryty Suzanami. Wszystkie troski wiesz. Jedziemy właśnie na nagranie i mamy taki piękny widok przed sobą. Przepiękne kolory. Dzień drugi. Dzisiaj nagrywamy drugą część klipu do mojej piosenki. Jak to brzmi? Przyjechaliśmy właśnie do chatki Świętego Mikołaja. Otworzyło się takie miejsce pod Warszawą i ja stwierdziłam, że to będzie idealne miejsce, żeby nagrać właśnie takie fragmenty do tego klipu. Dzisiaj w ogóle miało nie być Mikołaja, dzisiaj miało być zamknięte, ale specjalnie dla nas zostało wszystko otwarte. Ściągnęłam tutaj alpaki, słuchajcie. Przyjechał Mikołaj, na którego bardzo Charlie czeka, bo już wie, o co go poprosi, także idziemy. Bardzo się ekscytuję. Ale pięknie! Jak magicznie tutaj jest! Jak to Charlie mówi, jak cudowno! O Jezu, chodź ja to zobacz, co to jest? Wow! Proszę bardzo. Czy ja mogę pianeczkę troszeczkę spróbować? Mamy ciepłą, gorącą czekoladkę. Nadzieja! Karmelek! Cześć! Cześć! Skarmelek! Grzańca chcesz? Nie. Marchewka jest myta. Zwierzęta są szczepione. Robimy tak? Z buziaczkiem? Robimy z buziaczkiem? Nie. My z tatą my zrobimy na pewno. Już wam dajemy marcheweczkę, już. Oj, jakie... Zobacz, jakie one są głodne. Prowadzimy teraz alpaki na spacer. One są takie grzeczne i kochane. My mamy jedną. Alka ma trzy. Chodźcie sobie razem dalej. Muszę być, żeby czuły się bezpiecznie. Chodźcie, Rafaello. Karmelek do mnie. Jak dajesz radę z trójką? Pewnie. Juńka. Zawsze ci mówiłem, że z trójką dam radę. Jezu, ktoś tam przeszedł. Mikołaj przyjechał, Szarlotka. Mikołaj przyjechał. Myślałem, że renifer, wiesz, nie ogarnę. Niesamowite, Boże, przyleciał z nami teraz. A o co ty chcesz prosić Mikołaja? Ta lampa. O konika? O prezent? Tam do przodu, do siebie. Później zadzwonimy, chodźcie. Elegancko. Dziękujemy za spacer wam bardzo. Było super. Bardzo grzeczne byłyście. Powiedz, Sacie, gdzie my się szykujemy? Do kogo? Do Miko? Łaja? Szykujemy się, żeby poprosić go o prezent? Tak? No nareszcie, tak długo na ciebie czekałem. Tyle dni. Już jesteś! Dzień dobry, Mikołaju! Dzień dobry. Ja piąteczkę też przybiję. Dzień dobry! A jak masz na imię dziewczynka? Trochanowicz. No dobrze. Na imię? Charlotte. Pięknie. Chodź troszeczkę do mnie. Ja tu jestem obok. Długo mnie szukałaś. A Jowi, co byś chciała dostać? Od Mikołaja? Konika byś chciała? Konika byś chciała? Dobrze, a pisałaś list? Ja tam odszukam ten list i dostaniesz. A powiedz, jaki kolor jeszcze? Jaki byś chciała kolor? Różowy. No piękny, będzie różowy. Takie chyba przygotowałem dla ciebie, wiesz? Super, pięknie. Brawo. Brawo. Popisowa sztuczka. I jeszcze pokaż jeszcze jak jedno. Baletnica. Pokaż Mikołajowi, jak się odbija w tenisa. Niby ja mam piłkę. Dawaj, udajemy. Zrobimy? Zrobimy czy nie? Nie, tak. Mikołaj widział nie raz na pewno z góry. Tak, ja patrzyłem cały czas na ciebie. Do widzenia, pomachaj jeszcze ładnie. Pa, pa. Pa, pa. Za rok się zobaczymy. Pani robi nam tutaj świeżą pizzę. A tutaj co jest? List do Świętego Mikołaja. Drogi Święty Mikołaju, nazywam się... Nie no, Szarlocia, to ty musisz taki list napisać do Mikołaja. Nie umiem pisać. Nie umiem pisać. Biegun południowy!
A mówiłem czy grzańca północny? Nie pi? Mówiłem grzańca nie pi? Ta południowy. Południowy. Południowy, no. Uuu, na biegun południowy. Bo na południu zawsze zimno, nie? Północny. Biegun północny. Chciałbym, żebyście jednocześnie, jednocześnie zasiadali do sali. Dzwoniliśmy, tam jest numer, bałem się, kto odbierze, zobacz. Zobacz. Telefon do świętego Mikołaja! 5, 4. Ona jeszcze nie wie, ja dzwoniłem. 6. Nic z tego nie będzie. Halo? To ja, Angelika? Tak, z Warszawy? Z Nysy. Co chciała dostać? Grzecznego męża. I właśnie ja się topię, już znikam. Nie ma mnie już. Musisz to odwołać. Odwołuję, C. Łukaszka. Z Białej Podlaskiej. Tak jest. To ja. Zrób swój taniec. Jaki? No, wiesz jaki. Jeden masz taniec. Tego nie nagrywajmy, tego to nie idzie. To ma być teledysku, konie... Ej, proszę, proszę. To musi być taki element. A jak ktoś mnie nie zna i zobaczy taki klip, no super. Gdzie mam to zrobić? No nie wiem, jak chcesz. Krok do tyłu. Jezu. Jeszcze. Ale... Dobra, dobra, nie stresuj się. Pamiętaj, nie, to jest, musi być. A przecież ty się najlepiej w tym czujesz. Co ty udajesz? Czekaj, słowo... To jest głupie, myślę. To jest cudowne. To musi pójść w teledysku. Nie. Musi, tak, panie montażysto, koniecznie. No zrób dwa razy, żeby wiesz, łatwo było ten. I jeszcze raz. Dobra, mamy to. Jeziu, co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Cześć! Cześć, paluchu! Nie widzi nas. Cześć! Cześć! Umówmy się, że ja się nie znam na TikToku, więc Luka stwierdził, że ja muszę nagrać, wrzucić pierwsza filmik z tą piosenką, żeby później ludzie udostępniali i... Znaczy nawet jeśli chodzi o udostępniali, żeby po prostu społeczność TikToka też to miała, bo to jest też, tak. Wiesz, takie są czasy. I dodaliśmy piosenkę, nie wiem, 14.30 jest już 52. I ile jest tego? 28 postów jest. I to jest, wiesz, reakcja po prostu na to, czyli ludzie bezpośrednio nagrywają chyba reakcję na to, jak usłyszą tą piosenkę. Już śpiewają. Już śpiewają, rozumiesz tę piosenkę? Znają słowa. No mam ciary, ja pierdzielę. Szok po prostu. Ale mam ciary, ja pierdzielę. Dla ciebie mam przygotowane. Dziękuję. Na tenisa się szykuj. Jezu, naprawdę bardzo wam dziękuję. To jest niesamowite. Ja nie sądziłam, że... Ja nie chcę zawsze płakać i w tej Azji Express płakałam jak kalendarz wyciągałam. I teraz ja po prostu... To jest totalny szok. I jeszcze wam tak wspomnę, że chwilę przed wejściem do studia, dokładnie jeden dzień, poszłam na lekcję śpiewu. Nie miałam wcześniej czasu, bo to po prostu tak wszystko szybko poszło. Lekcję miałam z nauczycielem śpiewu, który jest dodatkowo psychoterapeutą. I powiem wam, że tak dużo dała mi ta lekcja, bo po pierwsze rozśpiewałam się, wiedziałam kiedy oddychać, jak śpiewać, ale też bardzo ważne dla mnie było to właśnie, że zostałam tak bardzo dobrze nastawiona, bo kiedyś bardzo się zraziłam do tego śpiewania. Kiedyś wam o tym opowiem. Żebym zaczęła z powrotem śpiewać, to psychoterapeuta musiał tutaj ze mną mocno podziałać i bardzo dużo to mi dało. Powiem wam, że tyle emocji kosztuje mnie ten dzisiejszy dzień. Naprawdę pierwszy raz chyba mam tak w życiu, że brak mi tchu, nie mogę złapać oddechu, jest mi tak ciężko na klatce, tak się stresuję tą piosenką, więc poszłam do sklepu. Zrobiłam zakupy na Rossu, rzuciłam sobie już wszystko do środka i trochę mi lepiej. Dziękuję wam kochani za ten dzisiejszy vlogmas. Miałam w planach wyjechać z domu, zabrać was w kilka miejsc, ale ja po prostu nie jestem w stanie. Ja czuję, że muszę się położyć i wyłączyć telefon, wyłączyć wszystko wokół siebie, bo to jest jakieś szaleństwo.
Dostaję tyle wiadomości, tak wam się ta piosenka podoba, jestem po prostu tak przeszczęśliwa, ale tak bardzo mnie to stresuje, że ja po prostu, już mówiłam wcześniej, nie mogę złapać tchu, jest mi ciężko, ciężko mi na klatce, więc ten dzisiejszy vlogmas poświęcam na takie omówienie piosenki, na podzielenie się tym z wami. Dziękuję wam za wszystko, widzimy się jutro, pa! Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.